Cześć, witam w kolejnym odcinku Telewidza. Dziś niesprawiedliwy werdykt, niedobrana para i szukanie dziewczyny ze swoimi ex. To oczywiście nawiązanie do programów, które były emitowane w tym tygodniu, tak więc co tam panie w telewizji? W tym tygodniu zobaczyliśmy ostatni złoty przycisk, ostatnie bitwy na głosy i taneczną niesprawiedliwość. Poza tym będą pozornie niedobrana para, szukanie dziewczyny z pomocą swoich ex, kolejne zadania modelingowe i znajomo brzmiące twarze wokalistów. Na początek pierwszy z programów Mam Talent. W tym odcinku zobaczyliśmy kolejny złoty przycisk. Otrzymała go 16-letnia Paula Biskup. Dziewczyna zaprezentowała swój autorski utwór. Śpiewała grając przy akompaniamencie gitary. Zachwyciła jurorów oraz prowadzącego Marcina Prokopa, który użył swojego złotego przycisku, dając tym samym szansę na bezpośredni awans do półfinału. Kolejny z programów to The Voice of Poland. Za nami ostatnie bitwy tej edycji. Pierwsza bitwa to starcie Zofii Kurowskiej i Antoniny Krótkiej z drużyny Justyny Steczkowskiej. Do kolejnego etapu awansowała Antonina. Kolejną bitwę stoczyli ze sobą Norbert Wronka oraz Jewgen Pełtek z drużyny Lambury. Do kolejnego etapu przeszedł Norbert, a za sprawą kradzieży Jewgen wylądował w drużynie Thompsona i Barona. Jako trzecie zmierzyły się ze sobą Tatiana Diaczenko i Daria Walerianiczyk. Thompson i Baron zdecydowali, że to Tatiana była lepsza, a Daria została skradziona przez Lambury. Czwartą bitwą tego wieczoru był występ Obetszu Lisa Kumalo oraz Anny Gadomich. Decyzją Marka Piekarczyka do nokautu awansowała Lisa. Piąte starcie odbyło się pomiędzy Mateuszem Stankiewiczem a Magdą Nawojską z drużyny Justyny Steczkowskiej. Do kolejnego etapu przeszła Magda. Szósta bitwa to Michał Ciężadlik i Daniel Najbor z drużyny Marka Pikarczyka. Do kolejnego etapu awansował Michał. Następny pojedynek odbył się pomiędzy Martinem Rybczyńskim i Bogdanem Świerczkiem. Thompson i Baron zdecydowali, że do kolejnego etapu przechodzi Martin, natomiast Bogdana postanowili skraść Marek Piekarczyk oraz Justyna Steczkowska. Finalnie uczestnik dołączył do drużyny Marka Piekarczyka. Ostatnią bitwą tego wieczoru była ta pomiędzy Łukaszem Drapałą a Magdaleną Górecką z drużyny Lambury. Ostatnią z bitew wygrał Łukasz. A teraz czas na program Dancing with the Stars, taniec z gwiazdami. To już ósmy odcinek, czyli ćwierćfinał 13 edycji. Jako pierwsi na parkiecie pojawili się Ilona Krawczyńska i Robert Rowiński, którzy zmierzyli się z Foxtrotem, a na ich treningach pojawiła się Iwona Pawlowicz. Za swój taniec otrzymali 39 punktów. Następnie na parkiecie pojawił się Wiesław Nowobilski i Jania Lesar, których na treningu odwiedził Andrzej Grabowski. Ale zatańczyła Jaifa i otrzymała 30 punktów. Kolejni pojawili się Natalia Janoszek i Rafał Maserak, którzy na swoim treningu gościli Andrzeja Piasecznego. Para zatańczyła walca angielskiego i w pewnym momencie tańca na parkiet wkroczył sam Andrzej Piaseczny, który przez chwilę tańczył z Natalią Janoszek. Wynik pary to 36 punktów. Pierwszą rundę zamknęli Jacek Jelonek i Michał Danilczuk, którzy zmierzyli się z Czaczą. Parę na treningu odwiedził Michał Malitowski. Za swój taniec otrzymali 36 punktów. W drugiej rundzie Ilona i Robert zatańczyli pasodoble i otrzymali 40 punktów. Wiesław i Jania zatańczyli walca wiedeńskiego i otrzymali 35 punktów. Natalia i Rafał zatańczyli salsę i otrzymali 40 punktów. A Jacek i Michał zatańczyli Charlestona i otrzymali również 40 punktów. Decyzją jurorów i widzów z programem w ćwierćfinale musieli pożegnać się Natalia Janoszek i Rafał Maserak. Widzowie uznali ten wynik za niesprawiedliwość. Natalia Janoszek była typowana jako jedna z faworytek tej edycji i wszyscy liczyli na to, że dojdzie do finału i nawet się spekulowało, że finał może się stoczyć pomiędzy Iloną Krawczyńską i właśnie Natalią Janoszek. A tutaj widzowie, czy też telewizja popsuła
widzą właśnie szyki, bo nie sądzę tym razem, żeby to zależało od widzów. Widać tutaj całkowitą niesprawiedliwość, ale to już po raz kolejny jest tak, że para, która dość dobrze tańczy, odpada przed samym finałem. Wszyscy liczyli na to, że odpadnie Wiesław Nowobielski i Ania Lesar. Sam Wiesław Nowobielski później mówił w wywiadach, że on już był przygotowany na odpadnięcie, a tutaj nagle zostaje do półfinału i tak jak mówi, czuje się z tym źle, bo rzeczywiście Natalia Janoszek tańczyła lepiej od niego. No ale tutaj taniec już się przestał liczyć dawno w tym programie, jasne. W tytule jest taniec z gwiazdami, a ten taniec szedł już na dalszy plan. Tutaj liczą się teraz rankingi popularności, na kogo rzeczywiście widzowie głosują oraz co sądzi na temat różnych par telewizja. Tak mi się wydaje, że to telewizja sobie ustawia ten ranking, kto powinien po kim odpaść i te głosy telewizów, tych SMS-ów i z tej aplikacji to tam wiele nie mają znaczenia prawdopodobnie. Zresztą nigdy te wyniki nie zostają ujawniane po kolejnych odcinkach, więc nie wiadomo dokładnie ile głosów oddano na jaką parę, więc czego się tutaj spodziewać. Więc widzowie węszą oszustwo, że telewizja już dawno zdecydowała, kto powinien wygrać tę edycję programu. Miejmy nadzieję, że do finału dojdą dwie najlepiej tańczące pary, które pozostały w tej edycji i że Wiesław Dołobielski wreszcie odpadnie, no bo tak to już będzie całkowita niesprawiedliwość i wszyscy będą zarzucać, że telewizja promuje swoje programy, no bo przecież została Ilona Krawczyńska, która jest prowadzącą Farmy, no a Wiesław Nowobielski jest znany z programu Nasz Nowy Dom. Jak będzie, to oczywiście się okaże, ale sam miałem w myślach, że Natalia Janoszek może odpaść, bo mówiłem sobie, że mnie do końca wszyscy znają, no bo grała w Bollywood, ale w Polsce raczej tak szeroko nie była znana. I tak sobie mówiłem, odpadnie ta, która tańczy z Maserakiem i tak rzeczywiście się stało. Kolejny z programów to nowy serial To nie ze mną. W ostatnią niedzielę można było obejrzeć dwa pierwsze odcinki nowego serialu Stop Klatki. Serial opowiada o Tosi, w tej roli Ada Szczepaniak. Dziewczyna o ciętym języku, która jest z zawodu mechaniczką samochodową. I choć na powodzenie nie może narzekać, nie myśli o związkach, z natury idąc pod prąd, w zasadzie w każdej sytuacji. Po drugiej stronie zaś jest Michał, w tej roli Adrian Zaręba. Czyli totalne przeciwieństwo poprzedniczki. Tytułowany spokojny lekarz, który ma dwie córki na utrzymaniu. Wsparcie z Tosią łączy go w zasadzie jedynie niechęć jakichkolwiek głębszych relacji. I od początku prowadzi to oczywiście do słownych utarczek pomiędzy nimi. Z tego co można było przeczytać, serial spotkał się z dość pozytywnym odbiorem. Oczywiście były to pierwsze dwa odcinki, okaże się jak się ten serial rozkręci. No ale rzeczywiście, ten serial wyróżnia się na tle tych innych, które są już emitowane, tym, że wywołuje takie sympatyczne wrażenie, przynajmniej po tych dwóch odcinkach. Jednocześnie porusza ważne tematy, takie jak realizowanie własnej drogi w życiu. Oczywiście pozostaje czekać na kolejne odcinki, jak to wszystko się rozwinie. O dalsze odcinki będą emitowane w niedzielę, po dwa odcinki od godziny 17 na antenie Stop Klatki. Kolejny z nowych programów to Drużyna X. Ten program miał swoją premierę w środę na antenie TVN Style. W tym nowym programie w każdym odcinku poznamy singla lub singielkę, którym na pomoc w znalezieniu drugiej połówki przyjdzie trójka jego ex-partnerów. Ex, jak prawdziwa drużyna, zabiorą się do pracy, aby pomóc singlowi określić powody, na których trudno mu znaleźć miłość. Razem przeanalizują jego wygląd, przyzwyczajenia oraz zachowania. Wspólnie spotkają się z psychologiem, pomogą przejść przez randkę testową, aż w końcu zorganizują casting na potencjalnego partnera dla singla. Wytypowana osoba zostanie zaproszona na finałową randkę z bohaterem odcinka. Bohaterem pierwszego odcinka był Filip Masłowski, którego możemy znać z anteny TTV, z programów Gogglebox przed telewizorem i 99 gra o wszystko. Na pomoc przychodzą mu jego trzy ex-partnerki, które poznają się, by przeprowadzić z Filipem szczere rozmowy, następnie zabierają go do psychoterapeutki, która spojrzała na sytuację Filipa okiem profesjonalisty. Dziewczyny pomogły mu przeprowadzić randkę testową oraz pomogły w wybraniu randkowej stylizacji oraz zorganizowały casting na kandydatkę na potencjalną partnerkę Filipa. Kolejny z programów to Top Model. To już siódmy odcinek 11 edycji tego programu i półmetek rywalizacji. Na początek uczestnicy musieli się wykazać podczas pokazu Kiliana Kernera. Scenarią było nowoczesne multimedialne studio. Najlepsi w pokazie ukazali się Michalina oraz Maciej.
Kolejne zadanie polegało na przygotowaniu filmów. Uczestnicy podzieleni byli na dwie grupy. Musieli się zmierzyć z tematem samoakceptacji i depresji. Sylwia Lipka oraz Michał Czernecki. Później przyszedł czas na kolejną konkurencję. Tematem były zabawy podwórkowe, a gośćmi specjalnymi byli Mrozu oraz Natalia Przymies. Tutaj uczestnicy pracowali w duetach. W zadaniu najlepsi okazali się Ola, Klaudia, Adrian, Weronika, Maciek oraz Martyna. Natomiast z programu odpadł Krystian Embradora. Na koniec jeszcze jeden z programów, Twoja twarz brzmi znajomo. To już 8 odcinek 17 edycji tego programu. W tym odcinku pierwsza na scenie pojawiła się Ewa Błachnio w roli Raya Charlesa. Kasia Polewany jako Agita Lipnicka z Various Monks. Janusz Radek jako Macy Gray. Kuba Zrykowski jako Artur Rojek zespołu Myslowic. Kasia Wilk jako Sia. Robert Szprengiel jako Snoop Dogg. Michał Milowicz jako Stanisława Celińska. A wieczór zamknął występ Kasi Ucherskiej jako Amy Lee z Evanescence. Odcinek wygrał Janusz Radek. Czek na 10 tysięcy złotych przekazał dla Jacka Janiszewskiego Polskiej Fundacji Muzycznej. W dzisiejszym odcinku to by było wszystko. Kolejny specjalny odcinek we wtorek. Do zobaczenia!